Hej Julianie, witam Cię serdecznie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Ty i Twoja drużyna przestaniecie być słabi w grze Counter-Strike 2, czy czeka Was już tylko równia pochyła? Czy przestaniecie być słabi w tej grze? Ależ oczywiście. Oczywiście. Karta maga mówi o tym, że macie wszystkie narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy, a wręcz będziecie mistrzami w swoim fachu, tak w swojej dziedzinie, w tej grze Counter-Strike 2. Jak najbardziej, tylko karty pokazują, żebyście w karcie wisielca zmienili postrzeganie, żebyście spojrzeli na to wszystko, na grę z pozycji osoby trzeciej. To Wam da świetny wgląd w sytuację. Zmieńcie postrzeganie, spójrzcie na siebie jak na zwycięzców. No i karta rada, karta cesarza. Cesarz to jest głowa rodziny, to jest wybranek serca, partner docelowy, to jest no mistrz, tak? Mistrz w swoim fachu, też mistrz w swojej dziedzinie i jak najbardziej Wy do tego predysponujecie i będziecie świetni w tej grze, tylko wystarczy, że w siebie uwierzycie, w swoje możliwości, w swój potencjał, no i wszystko przed Wami. Sukcesy, zwycięstwa, radość, satysfakcja, ulga, to wszystko jest przed Wami, tylko wystarczy uwierzyć w siebie. No i proszę bardzo, super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.